Proszę Państwa, 3 września wyjechał z Ostrowa pociąg ewakuacyjny z rodzinami kolejarskimi 39 roku naturalnie. Dojechał do Sieradza i na stacji w Sieradzu zatrzymał się, bo były transporty wojskowe też. Został zaatakowany przez samoloty niemieckie, które najpierw zrzuciły bomby na pociąg. Kilka wagonów się zapaliło. Potem nawrócili, ostrzelali dodatkowo jeszcze z broni maszynowej. Zginęło bardzo dużo z Ostrowa ludzi, około 100 osób. Tutaj nie jest pełna lista, bo wiele osób po latach dopiero było rozpoznawanych, bo dosłownie jatka była tania w czasie nalotu. Na tablicy, na kościele świętego Antoniego jest odsłonięta tablica z pokazaniem wszystkich nazwisk tych ludzi, którzy tutaj w Sieradzu zginęli. Część z nich umierała w drodze do Zduńskiej Woli, bo przewożeni byli do szpitala. Część nawet umierała w Łodzi, jeżeli zostali ciężko ranni, dowiezieni do Łodzi, tam są pochowani. Także ta lista ofiar tego nalotu 3 września sięga kilkadziesiąt osób z Ostrowa. Może minutkę ciszy. Tu jest, proszę zauważyć, że są dopisywane nazwiska, bo ciągle jeszcze nowe osoby dochodzą. Myśmy niedawno teraz dosłali do muzeum w Sieradzu pełną listę tych osób, które udało się zweryfikować na podstawie wiadomości uzyskiwanych od ludzi, którzy po założeniu tablicy na kościele świętego Antoniego, jak był zaplanowane to było najpierw anons był w gazecie dwukrotnie i ludzie się zgłaszali, że tam wiedzą o takim, o takim, o takim. Są pochowani niektórzy, którzy mają tylko nazwisko, niektórzy tylko imię. Nie, wiek nie jest do końca znany. To są dzieci, powiedzmy, no, 7 lat. A jakie czasy była przekazywanie tych dzieci?